Polską zdobyła brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w południowo-koreańskim Chengguone. Zajęła trzecie miejsce w strzelaniu z karabinu na 50 metrów. Zwyciężyła Chinka Chang Kwa-ing, a druga była Austriaczka Rebeka Tyk. Dla Polki ten medal. No, to będą mnie do tego, że wiem, że jak zrobię swoją robotę, to sobie należy. Nic więcej, to na pewno wyjdzie dobrze. Nie myślałam konkretnie o medalu, aczkolwiek na pewno nie było tak, że powiedziałabym, że to jest niemożliwe. Jestem bardzo dumna z tego osiągnięcia i szczęśliwa, bo jednak medal mistrzostw świata na pewno było to jednym z moich celów. No, poświęciłam dużo, pracowałam dobrze i strzelając skupiłam się na pracy, nie było żadnych problemów i po prostu zrobiłam swoje. Rezerwy na pewno są, ale jestem zadowolona. Jeden z wyższych wyników w życiu z leżącej, najwyższych w tym sezonie tutaj na mistrzostwach świata, więc jestem zadowolona, ale wiem, że nadal mam te rezerwy i nadal mogę jeszcze więcej strzelać. Na pewno uda się to poprawić nieraz. Brązowy medal Aleksandry Żółtko jest trzecim medalem dla reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w Chengguone. Wcześniej złoto zdobył Tomasz Bartnik w karabinie z trzech postawach na 50 metrów, a Łukasz Tapla sięgnął po srebro w strzelaniu dołkowej tarczy. Teraz w naszej audycji piłka ręczna. Zawodniczki MKS-u Perły Lublin grają dziś we własnej hali ze szczytownikami niemieckiego Bietigheim Bissinger. Stawką pojedynku jest awans do fazy grupowej Ligi Mistrzyni. Rywalki na pewno są bardzo ważne i to raczej właśnie one są faworytkami. Ale lublinianki zmobilizowane wiedzą, że trzeba walczyć do samego końca, bo każdy zespół ma kryzysy. Oba zespoły wczoraj auf den Straßen wird so viel Zeit wie nie vergeudet. Was kann man dagegen tun? Très bien.
Asayas Afwerki et le président somalien Mohamed Abdullahi ont signé un accord trilatéral. Chapter log. Kaip sakoma, will be continued.